Jak sprzedać mieszkanie z lokatorem? Już samo posiadanie takiej nieruchomości to niezłe bagno. Naprawdę. Jej sprzedaż? Praktycznie nie do pomyślenia. Mało jest chętnych, żeby kupić sobie taki problem, ale nie poddawaj się. Chociaż w tym państwie bezprawia niepłacący dzicy lokatorzy są górą nad właścicielami mieszkania, to nie jesteśmy tak zupełnie bez żadnych możliwości. Jest jeden szybki, legalny i skuteczny sposób. Z tego filmu nauczysz się, jak sprzedać mieszkanie z lokatorem i być może przy odrobinie szczęścia i sprytu nawet nie stracić przy tym zbyt dużo pieniędzy. Ja nazywam się Darek Dużeń i jestem jednym z tych nielicznych szaleńców, którzy są w stanie kupić mieszkanie z lokatorem. Masz dosyć swoich dzikich lokatorów? Dzwoń do mnie, pozbędziesz się problemu nawet w 48 godzin. No dobra, a teraz do sedna i do nauki. Sprzedaż mieszkania z lokatorem może umiejscowić się na dwóch skrajnie różnych końcach skali trudności. Z jednej strony możemy mieć dobrych najemców, płacących, zweryfikowanych, z dobrą umową. Wtedy właściwie nie ma problemu. A na odwrót, może to być atut takiego mieszkania, które możemy sprzedać inwestorowi. Z drugiej strony mamy historię, niczym spod tagu, sprawa dla uwagi TVN. Utrzymywanie niepłacących, dzikich lokatorów, dewastujących mieszkanie. Nagłówki prasowe w stylu: wynajęli mieszkanie, teraz zaczynają straszyć właścicieli. Naprawdę, był taki reportaż. Morze przelanych łez, setki wziętych antydepresantów i myśli w stylu: a może by tak wyrzucić ich z mieszkania, może by tak eksmitować ich bez wyroku sądu? Spoiler alert, nie róbcie tego, po prostu nie. Być może eksmisja na dziko wydaje się być kuszącym pomysłem, ale na litość boską, powstrzymajcie się. Wzięlibyście sobie na głowę ryzyko, że wynajęte typy spod ciemnej gwiazdy stracą cierpliwość i zrobią coś nagle w czasie tej dzikiej eksmisji, coś nielegalnego i coś, za co możecie być wzięci do odpowiedzialności. Wyrok za podżeganie albo za sprawstwo kierownicze to ostatnia rzecz, której potrzebujecie. Co jeszcze może zrobić właściciel mieszkania? Odciąć prąd, wodę, gaz? Niby kusząca perspektywa, ale znowu niestety nie możecie tego zrobić. Już od paru lat mamy w Polsce nowy typ przestępstwa i nawet sobie tutaj przygotowałem cytat, więc pozwolicie, że go przeczytam. Stosowanie wobec kogoś innej przemocy niż bezpośrednia, w sposób uporczywy lub istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego. Grozi za to do 3 lat więzienia. Także sorry Winnetu, musisz płacić za prąd swojego lokatora, ale na szczęście wiedza o nieruchomościach na tym kanale jest darmowa. Więc subskrybuj ten kanał, daj łapkę w górę temu filmowi, skomentuj go właśnie w tej chwili, a my już idziemy do obiecanego, legalnego, szybkiego i skutecznego sposobu na sprzedaż mieszkania z lokatorem. Ale wcześniej jeszcze jedna kwestia. Mamy co prawda legalne, ale bardzo długie i nie gwarantujące sukcesu rozwiązanie. Tym rozwiązaniem jest eksmisja niechcianego lokatora. Ale zanim decydujesz się na taki krok, musisz pamiętać, że nawet jeżeli 100% racji może być po twojej stronie, to i tak w Polsce może się nie udać eksmitować takiej osoby z twojego mieszkania. Jest wiele sytuacji, które mogą temu przeszkodzić, na przykład okresy ochronne, albo są grupy ludzi pod szczególną ochroną, albo najzwyczajniej w świecie gmina, w której jest to mieszkanie, może nie mieć lokali zastępczych. Także, zanim zdecydujesz się na taki krok, to musisz to bardzo dokładnie omówić z prawnikiem i to musi być naprawdę, ale naprawdę ostateczność, jeżeli ten sposób nie zadziała. A oto i on.
żeby go dobrze zastosować, musisz sobie najpierw z całą powagą sytuacji uświadomić swoją pozycję negocjacyjną. W Polsce, walcząc o swoje własne mieszkanie, o swój majątek, jesteśmy śmieciami. Po prostu nie bójmy użyć się tego słowa. Jesteśmy traktowani jak ostatnie śmiecie, dlatego twoja pozycja negocjacyjna jest właściwie żadna. Zerowa. To właśnie dlatego wszelkie wrogie czy siłowe próby rozwiązania tego problemu sprzedaży mieszkania z lokatorem mogą się odbić czkawką i jeżeli traficie na osobę w miarę obeznaną w prawie albo po prostu zwykłego cwaniaka, no to nieźle da wam popalić i uprzykrzy życie. Dlatego moja rada jest bardzo prosta. Musicie za wszelką cenę spróbować się dogadać. Być może nawet przekupić tego lokatora, który żyje na wasz koszt przez być może nawet lata. Tak, wiem jak to brzmi i wręcz jest mi wstyd o tym mówić. Jest mi wręcz wstyd dawać takie rady. No, ale taki mamy klimat. To jest Polska. Spróbuj za wszelką cenę załatwić tę sprawę spokojnie i polubownie, o ile nie trafiłaś na totalnie zdegenerowanego psychopatę, który nie liczy się z żadnymi zasadami współżycia społecznego, to być może uda się znaleźć jakąś płaszczyznę porozumienia. No, najczęstszym sposobem rozmowy z takimi ludźmi no to jest być może wynajęcie im mieszkania na rok, dwa. Być może wprost nawet przekupienie jakąś pewną sumą pieniędzy. Być może jakiś inny kreatywny pomysł. Liczę na twoją pomysłowość i liczę, że dasz sobie radę, ale pamiętaj o jednym. Polubowne załatwienie sprawy i nawet wydanie pieniędzy, zapłacenie i tak będzie szybsze i tańsze niż jakikolwiek inny sposób. Nie masz już serca do tej sprawy lub nie masz pieniędzy, żeby przekupić swojego dzikiego lokatora, zadzwoń do mnie 882-18-3848. Ja kupię to mieszkanie nawet w 48 godzin i będziesz miał swój problem z głowy. Naprawdę, to takie proste. Co jeszcze możesz zrobić? Obejrzyj kolejny film właśnie teraz. Zdobywaj dalej wiedzę o nieruchomościach. Który film wybierzesz jako następny? Ten po lewej wybrałem ja, a ten po prawej zaproponowała dla ciebie sztuczna inteligencja YouTube'a. Kto znacie lepiej?